Dobry dzień, witamy wszystkich, co nas słuchają i obserwują w postępnym literacji Mojgródku. Dzisiaj będziemy się zajmować książką, jaką ukazał Sadzanka Starą na jego muzeum. Muzeum Kaszepsko-Pomorskie, Piśmienizny i Muzyki we Wejrowie. Urwono spiwa. Pływie z czasu kaszepskiego pozytywizmu Jan Romści. Ta książka ждала 78 lat na wydani. O tym sobie będziemy chcieli pewnie powiedzieć, a wespół ze mną, gdzie ja szczerze głoscy z jaćma będziemy kerbili prawie o tej książce. Własną Janina Kurowską z jego Muzeum Wejrowści go witam serdecznie, jako wiele lat robi w dzielu rankłepisów i pewno jak no pierwszy miała do uczynku z rankłepisa Jana Romści. Witam serdecznie. Witam. Artur Jabłoński, który no, na Romści mu zjadły zęby, by co chciało rzeknąć, doktorat napisany w literaturze i nie blues Jana Romścigłe, który wespół z Maceja Bandura, którego też serdecznie witamy, odczytał, spisał i przerychtował do dreku ta książka. I Rom Grzyżdżon, Muzeum Kaszepsko-Pomorskie Piśmienizny i Muzyki, który belnos na kaszepskiej literaturze też znaje, jest znany też czas z krytycznych websądów, też będziemy prosili, żeby nam pewnie powiedzieć o tym, co myśli o tej książce. I recza serdeczna do tego, żeby ta bele znama i posłuchali o tym wyźnym dokazu, a zacząć będę chciał od krótkiego cytatu z artykla w Stegnie z 2020 roku. Artur Jabłoński pisał i taci krótci zdani z tego po 77 latach, bo to w Niemca już był rok 2020, ale koreżce wyszło to w 2021, trafi na rynek kaszepści ksąści urwono spiwa Jana Romścigłe. Nareszcie wszedce, nile badyrowie literatury, mdą mogle doznać sa, co to je na urwono spiwa Jana Romścigłe. No i to pierwsze pytanie do autora tych słów. Coś to ta ci go je, ta urwono spiewa Jana Romściwe. No to je powieść pisarza, którego my znajemy przede wszystkim z jego poezji, dramatów, a mało kto wiedzy, że on też wziął za proza. Jedurny proza w jego utwórstwie. Urwony spiwa, napisane w 1943 roku w Łokwerym Sionowa, a tam Dzełęso tacył w Dredzie Wojnie Światowy przed Niemcem, a przed Gestapo. Pojawia się, jak sam autor napisał, z czasów kaszepskiego pozytywizmu, choć... Pozytywistyczna ona jeszcze tak nie jest, o tym chcę rzec, choć ona wiele wątków romantycznych też zawiera, to jednak ona... przez nią chyba on chciał pokazać, że te wiedzie hasła, te parole rozmaite w kul kaszepskiego języka, narodu, narosły, trzeba w końcu zacząć realizować w życiu codniowym na Kaszebach. Jak powstała ta książka, byśmy chcieli sobie tej rzeknąć? No przed jak powstał no, ten rankłepis? Artur słyszał, że w 1943, tak poprawdę, pewno zaczął powstawać, byśmy mogli rzeknąć, ale do są tamtejsiu taci dzele, które sądzają płedrydzi światowy wejnie. Jest w tamte rzeknąc... Znaczy, to nie jest prawda. Wszyscy piszą, że tam są coś dzieje po drodze światowej łynie, no, a tam to nic nie dzieje po drodze światowej łynie, chyba że drogę światowe łyna skończa się w Pajiczniku 1939 roku, bo ta książka jest doprowadzona do Pajicznika 1939 roku, czyli heroja tej książki ginie. Ty wszyscy, co pisali, że tam co coś dzieje po drodze wojny światowej, nie do końca odczytali ten rankłepis. Co inne, że tak jak my też własną, czy też siedząc przed tym rankopisu, który nie na stole, gdale, co inne, że dzil mógł być dopisany po wojnie. Ten dzil, który sotiky ujne 39. Tak jakby autor chciał dać inny, może trochę bardziej mnikłe, mudny zakończenie. Nie wiem, jak was na to widzę.
No, ja myślę, że to co ważne, że na pewno Łęto zaczął pisać w Siunowie w 1943 roku, bo ta data je na stronie tytułowej tej urwanej z piwy. I to można tu pokazać. Nie, to może tak powiedzieć o tym. No jo. I też tu tak ciężko do końca rzec, jak długo łętopisu. Bo nawet patrząc na rankłepis, jak wa widzi, ta stoi napisany piórem i w takich i na różnych cedlach, i te cedle są inni niż ten taki wielki heft, gdzie je większą dzieli ty pływiesce. No my się tutaj nie będziemy średowele, bo to tak jak jogodą nie ma nigdzie w tej wielki w tym archiwum romścigłe jakieś inne materiały, żeby my mogli rzec, czy tam jakieś nawet w listach, bo romści pisu i korespondował z Lechem Błędkłyskim. I tam jest taki jeden list, gdzie on pisze, kiedy napisał dramat w Senijk z Arkwene. Czy łeś nie wienie ci i werł ostatni i tam łen wypisywu datę. A nie wspomniał o tej urwanej spiwej. I tu może płytać im no łeś czytaniem tego rankopisu. I przepisani może teraz ci profesorowi literatury i tak dalej, może im będzie łatwiej tu może zbaderować, czy jak długo Łęto pisał, kiedy Łęto skończył. Jedynie co możemy rzec, że z romści w 1945 roku już po wojnie staci niewialdzi dzylity pływiesce przegotował do Tareku, w tym dodatku literackim do Rzeszy Pomorskiej. Rzeszy Kasiewski, jo. W Tichecie, gdzie on był z redaktorem i to jest 45 rok, chyba numer trzeci, jo. Też nie pamiętam, ale jo, to było to w Checie zaraz po i to jest jedyne, co widać, że z Rumści przegotował do Dreku. Nie ma w całej tej spuścizny, jak już rzekła, niczego, ani maszynopisu, ani czystopisu, żeby romści robił nad całą tą pływiecą i chciał ja sum przygotować do Tareku. Jedynie później już po jego śmierci w 1970 roku. Roku, taki niewielki dzyl przegotował do Pomerani, chyba numer czwarty, jego szwagier Jan Tarepczyk. No i to tyle, co my tu możemy prowadzić taki dywagację nad tym, kiedy to ewentualnie mógł napisać i jak długo pisał. Jele skończa to, co je w zamku z tej pływiesce, to je krótki czas, lata 39 do Rujana Pajicznika 39. I tyś tu, ja myślę, że romści chcą tam jeszcze dopisać to, co myśmy go dla chuści. Ten z rankopis Wenmo 21 dzylów i z epilog. Ale nie ma dzylu piątego. I romści tam pisze na jakiejś kartce, że Wen ten dzyl dopisie i go nie dopisu. I myślę, to jest tyś to, że Wen tego nie przerychtowiwu do treku, bo brakowało mu tego dzylu piątego.
Maciej, pytanie do czemu, zanim wrócimy jeszcze do powstania książki i do tego, jak z rankopisów powstała książka, o samej książce, żebyśmy sobie na rzekle. Dla kogo tak naprawdę ona wedle ciebie je? Wiele ledzy, może nie wiele, ale dzel tych, co to przeczytał, gdyż tak naprawdę je to książka przede wszystkim do kaszepszych zajażów. I tak pierwsze głosy są taki, że prawie ima na pewno są widzę i też pokazywa no, tych, co są interesują rąbczym zeszyńca mały soblewie, ale czy to też dla takiego strzydnego formele, czy innego kaszebe, też wedle ciebie może być w tym, co zwertnego. A jeżeli o to co? To jest dobre pytanie. Gwest takie, że w pierwszej rydze tam za ciekawi dla tych aktywnych, nie? Na kasie pścieniwie, chcemy rzec. Tu je widzę z tyś tam mesla rumpściła jako towarzy w tej książce w tym budzeniem decha kasiebów w siedcich, ale tyś prawie niewiele o tej inteligencji, nie? O tym dziecim inteligencję jeła czasu i tu widzę je tyś, są widzę inspiracje dziecim i przygoda Maramusa. O, nawet bardzo wiele myślę, że o tym co tyś pogadamy, prawda? Choć myślę, że jednak dzieci i przygody Remusa tu dobiły, jeśli idzę, to taką uniwersalność, nie? Że to no i myślę że... też taką literacką równiznę, równo jak Majko był tyś, no, lepszym jo. Pisarzem jak Rumś. Że to są może uwidzieć z Kweźdimu i tyś z innych przeciętów, nie? Mhm. Rumsi tu prawie bardziej idzę w to inteligencji dzieci. No ale myślę, że dzisiaj, jeśli ktoś czyta literaturę po kasiepsku, to i jest zaangażowany jakoś w to wsiadkę tym, co sobie widział. Ale chcemy rzec, że to może być coś ciekawe dla te przecantne formele, bo ty ja jakby pokazane rzeczy w tym czasie krótko przed wojną, to co kasiebi przeżywale i to w takich fajnych placach jak Kartuze, no przede wszystkim Wejro, bo to co dzieje tyłe. I u Gdyni powstawające tyś wiele, tam czekam. Ja, wspominał o Gdyni, w Torniu dzieje, ksąś się co dzieje. Także myślę, że kto by chciał poznać to przedwojnowe rzeczy, to wyrt jest sygnał do tego, ja nie jem z Wejrowa i muszę powiedzieć, że jak i czytel książce, że tu przed wojną bele piękny basen, to jest omysł, to jest chyba fikcja literacka, bo ja tego nie znam. No nie, to nie fikcja, bo teraz... Własne pewno to zjecę we swoim uznaniu. Jo, a tym bardziej jak ja tam czytałam to tam jest bardzo dokładną, jakby rzec, topografia Wejherowa. Je ulica z reformatów, to ty się tułe. Tam jest opisane, gdzie on mieszkał. Jak on tam chodził tyś na Kalwaria Wejherowsku. I tam rozmyśliwał tyś i ręce swoje. Tyś jak przed wojną siedł na taci koło z jednostki wojskowej, tam jest takie boisko, tam wtedy była jakaś no, zabawa przed wojną. I to, co pan tu Wasta Maciej godu, tam jest taki, i Wasta Artur, pokazuje to taki barwny dzieci Wejherowa w tym blisko przed wojną. Ciec już był ten strach i taci jakby żyć na piący, że to i na bandze. I to Romści bardzo, bardzo dobrze pokazuje. I tyś ta Gdynia, ta co z tej małej wseka się pści i nagle tam zabuduje wialdzi port, inni ledze i to jest w tej powiesce u Romścigła i pokazany ten piękny
krajobraz, kartus z i tych okulec. To prawda, no Gdynia taką symbola swoją jakby tam z tyłu, jo, są Nowego Świata, ja ci są na Kaszubach dzieje. No, jakim czytał i zapisywał tyś, to co mnie so widzę, co mnie so nie widzę, to prawie ty się do na to bycieni, to co Artur Gydyś, że fajne pokazane je życie tego miasta. Jak nowdyrnik, to można było dzielamać otac tyś tego, co so dzieje krótko przed Wejną, tych pierwszych dni Wejny. Widziało mi się fajnie też te epicenci totalizmów i jak te totalizmy zaczynają gdzieś tam w głowach ledzy wastować coraz bardziej. To belu przygadumy, ale z drugiej strony też mam zapisane, że ona je baru nierówno, że są tam taci dzyle, jakby jaci jest redaktor porządny do Tesadno, pewno by powycynął i tu pewno tak będą mi ci ledze są strony, jakby było mni, to by nie zawadziło. I też chcę rzec o tym, jeśli że na tery, tak Suńska, to je prawie co z ceka w ogóle w pierwszej rydze dla tych, co... Badajów i dzajurzów. I dzajurzów, jo. I tyś, to jak Suńska, jak myśla, najbardziej przetrwy w pamiance w cytatach. Ja ci łenam zacytowany w jakichś opracowaniach, w jakichś tyś tekstach ideologicznych, ale myśla, że żeby tak doszła sierżi do ledzy, to myślę, że tu feleje prawie tej literacji redakcji, nie? Bo ona my redakcją językową zrobioną, ale no, ona jest bardzo nierówna i tak richtig jakby jeśli ktoś na tym przesyt i to, co tam nie jest potrzebne, albo jakoś wyprostył, albo wyćmergnął, jeśli stworzył taką wersją po redakcji. On teraz to jest części, bo autor jedywno nie dzieje. No prawie chcę rzec, jak to sobie było obryzić w tym momencie, jak to jest historyczny dokus. To jest historyczny dokus. I to jest ten, żeby to było, żeby to był dobry literacki dokus, to tyś ta redakcja by była brakowna, a teraz jest przeżynka za poezdami. Tym bardziej i ty się to zapisło, że po prawdzie je widać, że ona je wydano za puzdę, nie? Jakby to było w czasach, jak Rąb się żył, ktoś by z nim sadnął i pogadał, jak temu to można było, myślę, iż wiele z tego wycegnąć, tak mi się zdawało. Romeku, jak ty byś mu robił z taką redakcją, to z tej całości byś wystawił taci zeszyw, czy równek byś tam wycumnił? No, bez autora nie może robić taci redakcję, które pojęło śmierce. Ja myślę też, że co zastanawiam, czy Łena w tamtych czasach by była wedłony, czy Łena by przeszła przez cenzura. I tu tą autocenzura, może Rumpściło, czy nawet Kakarno z Rzeszyńców i przez cenzurę państwową mnie ciężko mnie stwierdzę z terenie. Także ja myślę, że no, tak jak Warzekla, na pierwszym placu dla ledzy, co się zajmują literaturą, deologią kasiebską i tak dalej. Ale są tam szczęści baro fejne. Ja sobie na przemiery widzę ten wątk milosny. No, baro fejne opisuny. I myślę, że ani w Remusa, ani nigdzie indziej taciło wątku nie nalez. Taci szlachy Remusa ja bym widział. Myślę, że ta ir to pewna je, jak ta królewionka tak wysniono i nie do dobycy. I ta Żelewsku, która no, jak ma też na samą Segedy, że jak to Marta Remusowa. To jest no, w wiele książkach, powieściach, w romansach, taci wątki może nalazł, ale według mnie jest to bardzo dobry szlach, żeby badirować Kasiewską Milota, gdzieś na spedli tego. No, a Dzilama, no, je ona przegadowana, za wiele je tej filozofii, za wiele je tej ideologii. No, ale Rumpści pisał w takich czasach, a nie innych. I myślę, że no, bez tego by nic nie zrobił na poprawce. I są te sportowne taci momenta, chyba bez Guciów Macka. Moment 69 rok, Niemcy strzelają, pole się strzelają, a tyło. A to co zgadza, że za wiele taci ideologie i taci narodne gytci? Znaczy, jest to zgadza, że to jest publicystyka, a nie literatura w tym momencie. To na pewno, ale to co on tam podnosi, to po tej redakcji, o której my tutaj to by też bardzo ciekawe, bo
nikt ani przed nim, ani długo chyba po rumszcim nie próbował w ten sposób rozmieszać i stawiać kasiebów wśród narodów w Europie, zastanawiać się nad ich jakby kawla i nad tym, że każdy naród jakby ten swój kawel sum musi nie wiem, płynnie zdwigać i sztyłtować, a my kasiebie czy my mumy kim sztyłtować. I to wszystko jest bardzo, bardzo interesujące, jak w ogóle Solesnie jest i przezrzy na to, co są tu w muzeum w dzielu rankopisów w tym spytkowiznie po romszczym najdaje, bo tam są później też na przykład tacy nytercie jakby robione w latach stalinowskich, gdzie na przykład łatwo zastanowię romszczy nad tym, gdzie jest plac kasiebów wśród narodów w Związku Radzieckim, nie? On analizuje, nie wiem, dzieła Stalina czy Lenina, co oni myślą o narodach, o mniejszościach narodnych i jakby ze w tym wszystkim ZUS mogliby być kasiebi. Także ja myślę, że to co on wuj napisał, to co on, te analizy, które on robił w Urwony Spiwie, pokazuje też, że to był faktycznie dejologa, nie blues literat, i że on może każdym, bardziej dejologa, w każdy taki realność cały szukał placu dla kasiebów. No on je taki łopisank, te, nie mam tego przerechtowany, ale prawie przed chyba tam łopisanka tego obrazu potampieni, gdzie on gada, że każdy naród my tam swojego kowala, my kasiebie jesmy nie miele i dla te tak mamy jak mamy. Pewno w dzielu sum by chcą by stać im kowala, co gdzie smy starały to, żeby kasiebi, czy kaszebsko zajęła z osobą kureśce, a nie plus inaczej. Choć staci kropci, on tam nie mu postawione, dlaczego, nie wiem, apartno te kaszebsko płelści, bo równak są też tacy cytaty, że no mam płelści żyły, choć płynie w nich krew płymersko, tacy cytaty gdzie też też tam można nawet. Bo to już szukanie drogi, a jeśli... Weźne rzeź w ogóle, jeśli co przez rzeź na dejologia z Rzeszyńców, na ten ciąt od 29 roku, czyli Zrzeszenie Regionalne Kasiebów powstało do 39 roku. Wszyscy ich artykle w Zrzesie Kasiebści pokazują, że oni szukają placu dla kasiebów też w Polsce. Romści na świece, oni jako karno w Polsce, i to co moim zdaniem oni wnosiają nowe po cenywie, to jest obywatelskość. Oni jakby pokazują, że kasiebi chcą być naroda, tam zresztą romści też pisze, że ci polscy szowinisty nie rozumieją, że naród musi być bez państwa swojego, że musi być państwo wielonarodowe. I tak oni by chcieli traktować tę Polskę, on też. Wiele się nie zmieniło. A w tym on by chciał, żeby kasiebi byli dobrym obywatelem, i jak no dobre obywatele no widzę ujne, no to nie ma innej drogi jak blues stanąc remia w remia z Poluchama i bronić tego jednak państwa. Ja widzę coś tam wyraźnie, co zmieniło język, jak Sołejna zacienę, to ja widzę tacich prawie, wedle mnie takie to czytam, że pokazywani tacich apartnostów, to Polusia to co gdyś, oni nie rozumieją tego, nie rozumieją tamtego. Ale jak się zaczyna Wayna, to on pisze na je wejskie, na je żołnierze i jakby to taci, no my są może nie na jedno z polski wejska, ale to co gdyż, to nie jest to, że on się tego samego narodu, ale obywatela tego samego państwa. Tyś to tak czytam. No więc się czy słowiańską stegnum, a nie germańską. Nawet komu zapisano, że dzela taci pan slawistyczny można było tam wyczytać, a to jak cenowa kukowska, nie? No i a tym bardziej, że on, no jak we Włochu Wojna,
Wen jako i żołnierz i walczył tułe na Pomorzu, dostusa do tej niewolę. Później to, że był tyś w gryfie, w tym pomorskim, był w Sztutowie za ta działalność i to jest. I to wtedy wen z Noraza i z Pelokama i z Kasiabama, no tułe to wellness, no walczył. Tam je taci, jak on, jak masz przed tym dzielu je ojciec, to jedoch zbiórk jełe wiesz to z Sztutowu Płemion Złe. I za mikę ten zbiór taci wiersz, że je mowa o tym, że no, nad Bylta zys stoją jakby bratinowe Lechice, jo? I ta Lechicko jest Kasiebów, Płelchów, no ty się tu dla niego wyźny, jak zresztą do Rzeszyńców się. Nie możemy rzeknąć, że to było separatysty i tak dalej. No, czasy takie, że my odbieramy jacyś tam czy poetów, czy dialogów z rzadku, komentatorów, które tam wyczytywają to, co chcą, a tak jak gdyś, no z Rzeszyńce równa ktoś nie beleta ci, nie szle w ta strona. Ja myślę, jakby to przeloży z Tereska na Płelści, to ta ci głosy o separatyzmie koszepścin, to uedra za bez uedyzwel, uedy niechternych czetnińców. Ja, bo ludzie nie rozumieją, nie, że można być z narodnością Kasiebą obywatela Płelści. To ludzie nie rozumieją, to jest prawda. Jeśli to idę, to jest aktualne. Maciej pewna, żeby ładnąć ład tych takich dejowych może spryw. Chcę zapytać o samych herojów te książki, bo to myślę też dostać ciekawe pokazanie, nie taci prosty i zwyczajny, bo nie tak poprówdzę, to taci przechydają metamorfozy, inaczej są nazywają, zmieniwają ten, nie wiem, Rambiok, Wartysław Mirchów, Chmiel, Łabanski. Jak ty to widzisz? Jak to tak sobie się? Czy to nie jest tak, że to mówisz bardziej zapyzglone akcja i drango jest rozmiar, czy równak wedle C to taci ciekawy literacki, stylistyczny zabieg? Stylistyczno to jest ciekawy, choć nie wiem, gwestie autorowi Cierum Ścimuso wydało to tak clear napisać. I tyś mam wrażenie, że ta wydba na te prawie metamorfozę, te różne miona, tak nie do końca dozdrzelała w nim. I when tam tyś... Nie wiedno jest w tym konsekwentny. Nie wiedno jest konsekwentny i tyś na przykład jeśli idzie o Rambiuka, o tego protagonista, no to tyś tam co pojawi jest więcej tych mion, jak ten Rambiuk i Wartysław i Mirchów. Tam jest co pojawi czwarty albo piąty, tyś nie pamiętam tery. Banzemir, o jeśli my zrezygnowali z niejednych, tyś prawie w tej redakcji, bo ja to chyba było tak zapezglony, że nikt... Prześlę na ta łódba, że prosto Wenso nie mógł tu dobrze... I że ich jest dwóch w jednym. Mm-hmm. Ja. Że Wenso ty nie mógł zdecydować z tej zdecydowanie. No, mógłby być tak, że to czas pisania go, jeśli jakby czytujesz rys czy przeredagował, to może by tyś pewno pisał przez tyle lat, to mógł zabyć nawet. Tak, mam myśli, jo. Ale tyś tak jak tu napisał Artur w przedmowie, że to tyś należy się do tego, co było w Dzieci i przygodach Remusa. Ten motyw, że w Remusu żył ten dech Witosława. Jo? A w Julce z Galesnice żył dech Sidonie von Borg. Nie? I że to jest taki archetyp, taci archetypy jaci w nich zieją i w tych pasownych sztutach są odzywają i wychydają na wierzch. Ja bym sobie też tak myślał, że jak to było ważne do tych kaszepskich zajeżów wydanie się tego i przygody Fremusa, nie? My do dnia z tym żyjemy i widzimy jak wiele tam je taci błykadnosy, a oni, no ja mam wrażenie, że rąbści aż, no, je w takim zewzancym jakimś wieldzim i w cyk myśli o tym Remusu i tak wiele tam tych nawleczeniów. No tak sobie myślałem po prostu. Jak Słuszka Koszepska nie weszła, to my będziemy w jedno. No więc
a to melo w remusu, a ty nie melo w remusu, a to i tak dzemy sobie odnesiele do tego remusa, a je bych sobie dożyć czasów, kiedy my tego remusa ustawimy, niech co tam je. No ja, ale będę pisał czysto krótko po remus, nie? Pierwsza książka po remusu, tak naprawdę. Nie chcę skłeknąć no, przed Majkwieściem, to wtedy. No, jeśli to pisze, nikomu co nie uda przeskłeknąć remusa, to... Ja nie wiem, i nie śniecie to pod łeka jastrę, także i nie mogę sobie powiadać. Bez tacich szpuertów przechydymy dalej. Jest to inna literatura, także tutaj nie ma co porównować. Letko książka do poczytania bardziej, a remus myślę równak mu stawiony taci cysk na... Znaczy, on chce, on z zalozienia rumszczy chce wchadać w polemika z remusa, tak jakby to też się nie do końca mu się udało, bo on nie jesteś konsekwentny w cignieniu tych wątków, ale no je to myślę też tak łudba od początku, żeby to zrobić, żeby stąd też pewno ten pozytywizm w tytule, jo? Westawic i wzić, tam coś je na początku, wzić pluk w ręce, nie? Ale no nie jest to konsekwentne. Ale jemu to się nie udało, to je tylko taci, że on chciał, żeby to było taci z elementy roboty pozytywizmu, pozytywistyczny, ale wianki, to je romantyk, to je tyś, romantyk. Tyś jak ty Roman gadał w tych dzielach erotycznych w tych książce, milosnych, ale nawet erotycznych, bo tam jest taka scena jedna, co najmniej dość rozbudowany. Weszmakuny. Ty, ona na przykład, jak my gadamy o romantyzmie, pozytywizmie, to i to, co my znamy z Polskiej Szkoły, to ta scena genau pasuje do młody płelści, jo? I kobieto, boski diable, zaraz mnie to przechodzę do głowy, bo ta ir jest takim błyszczym diabla gdzieś tam w dyce, welonie z dyci, w szlejrze w dyci. I też w Tiglowie je łosedzy. I też w Tiglowie je łosedzy. To prawda. Wrócimy do książki za sztut, a teraz jeszcze raz nawlecimy do tego, czego jesteśmy zaczęli od pytań, jak powstał Urwonu Spiwa. Wiemy, jak Romści to pisał, ale jak to stało, że te rankopisy trafiły do muzeum i jak od rankopisów jesteśmy doszli do... No to była długa taka droga, tak jak was tego do 70 ileś lat od momentu powstania aż do wydania. Ale może tak, ten cały sposób romści go ja cię je w naszym muzeum, to myśmy po śmierci Jana Romścigły w Głodniku w 1969 roku, wtedy wasta kamieńści Edmund, co robił w naszym muzeum, do Gudusa z piłką pisarza z Bożeną, żeby ona cały ten sposób romścim przekuzała do Wyrościgły muzeum. I tak w latach 1973 muzeum kupowało cały to archiwum w tych dzylach i tak to się dostało do naszego muzeum. I z archiwum zostało cały wypracowany i skatalogowany. I w tym dzielu też była ta Urwonu śpiewa, co myśmy tu nie godle. Z rankopis myśmy już godle, że on jest na luznych tych cedlach i tych, ale też tu wasta z jabłońści peku się, że myśmy mieli, że ta powieść miała szczęście, bo by, jeżeli ona by się całą
z pola to by menimie lełecim godac i pianc kartów je nadpulony, ale canka płego, że to tak mocno nie uszkodzało tego tekstu i że myś na bołę to lećcie tak. A jak to zostało, jak z tego rankopisu? To wasta z Artur Jabłoński przeszedł do muzeum, to chyba było na początku 2017 roku do dyrektora Tomka Fopci i rzekł, że dobrze byłoby to wydać. I wtedy myśmy tam jeszcze przegudele, jaką miało być to forma i wtedy były taci ci metowedome, tak jak muzeum wydało tę dramatę Jana Romścigłę w tej serii Biblioteka Kasiepsku, Biblioteka Pisarza Kasiepskich, to co myśmy wedle wespół z Instytuta Kasiepskim, że tam jest dziewiąt tych naszych dziewiąt dramatów Jana Romścigłę i dwa dramaty są pisuny są i w tym w piosenku z Romścigłę, to jest w Senijkę, Arkone i Łeziwieni i te są i płe ty wedle wskozów Kasiepscy ty krafie te są zewiądze sunty go szóstego roku i myśmy się zastanowili czy to wydać tak jak to, a więc i zachować ta pisownia Romścigłę i dać ta pisownia zewiądze sunty go szóstego roku i tu w tych dramatach są tylko dwa w tej pisowni, a reszta siedem to już je w tej grafie z dziewiątego sątego szóstego roku. I wtedy myśmy, chyba to był gromnicznie chyba ze sąty, bo to taką historyczną datę ten, to myśmy podpisali tu z Fasta Jabłońskim umowa na lećcie tani przepisany i przerechtowany do reku wedle tych opisanku z 96 roku. No my wiedzieli, że to bardzo ciężko i długo zrobię to na lećcie tani z tego, że to jest tak jak przy ranku pisach. To trzeba czasu i spokoju, żeby można było, chociaż ten z ranku pis jest w miarę dobrze pisany, bo on jest pióra. Nie ma tu tego z ołówka czy kalci, co tam nic nie widzę. I wtedy wasta tu myśmy to zdigitalizowali dele na placce i to już była robota już tu was ta Jabłońskiego. No i to dostel. Rechlicetel jem tu w muzeum 4 razy ta powiec i mi się wydawało, że to de rada. Tak ja już znaję, ja mówię, to de rada. No, ale chłodko się okazało, że przy innych rozmaitych aktywnościach to człowiek nie jest w sztądze to zrobić. No i tej zabudowy Macejowi, który Majty robili daleczno, bo on był w Lejdze w Holandii w tym czasie, a tyłe i zabudowali mu, czy on by nie odczytał tego z rankopisu. No bo to jednak trzeba też mieć chyba też taki cechę charakteru trochę benedyktyński. I taki z upartos. I tak kasiepski upartos, Żeby to musi być. Przederchać.
No i Dzanka Błegły, Maciej się to powiedział, choć tyś był krytyczny moment i ty pomyślał, że może dziel stały mógłby zrobić kto inny. Nawet jem pisał do innych ludzi aktornych i wiedzą, że może ty, oni gdają ty weźmy mnie dziel teksta, żeby widział, co to jest, jaki wreszcie. Nie, jednak tego, co nie podejmę. Także trzeba powiedzieć, że no, wiele pomógł w odczytaniu niektórych dzielów, ale cała ta robota zrobił Maciej. No co, jak to szło? Jak wiele razy jest przeklinął i cyską kurtka ma? Ja myślę, że wiele razy wyrzucę to. Ciebie to wędrekły wuny, albo... Nie daj Boże, oryginał to musiał być tym śmergu, lepiej nie. I miał to wszystko na komputerze, ale ja Perzinka jest przy tym na klub, tyś był taki krytyczny moment, że prosto imił dost i musiał sobie robić pauza na pera tydzień na przykład. No ale tyś prosto jeśli cały czas, nie? Bo to jednak jest, no to kwesty wiele czasu. I tyś z moim studiowaniem wtedy i czasami tyś jakąś robotą to nie szło pogłedzec. Początk był taki, że i tyś co musiał namyśleć, czy to jest do zrobienia. Jak je dostał te skany i syt do tych pierwszych stronów, to mnie szło na przykład półtora gwedzene, czasami dwie gwedzene na jedna strona i zdrzył i myślę, ty doch 60% odczytuj, a 40% nie wiem, nie? Ale potem, jak i so przenancył do tego pismienia autora, a na ścieżce prawie to jest się ta stery szkoła, on pisał kaligraficzno. Ty, te wszystkie letry są, no, taki sztywny dosyć. Jedna szlachuje za drugą. Jo. Choć pod reżimu ty się cenzi, bo on tu nie jest to sobie wnetka diakrytyków, diakrytycznych znaków nad samozwankama. Ty czasami był ten tyciel, że jest żył na jedno słowo i widza ściel rozmaity i wszystko tu mogło pasować. I to z kontekstu musi być czytać, co to tak tych musi być. No tak tej pociasu cię jest tak w to wszystko wdrożył to i to szło. Liżi czas, co pojawia, ale prawie rozmaity słówka, ja ci nie mógł czytać, są Westyville na później i potem pod Queens my wrócę prawie z Artura do tego. I tutaj Artur mnie dość pomógł z czytaniem rozmaitych takich pojedynczych słówków i to też było prawie potrzebne. Pojawiają się też fragmenty po niemiecku. Tam też when autor rumści nie jedno to pisał richtig po niemiecku, tak to by miał być, to ty też musiał Perzinka wypasować na to. No i też był tyciel z interpunkcją, bo tu też pewna wnetka no, nie jedno ta interpunkcja stosuje tak jak by miał być, albo tak jak sodzisy stosuje, pewna tyś to pewno są mienilo, bo tu jełe czasu. Tak ty było z tym zacht robotę. Rumeko, jak twoja rola była? Jak twoja rola była? Kto z interpunkcją sobie wyrada? Może na stołu ciałek dwóch. Taka prawda. No i w los to dostał do ręci, żeby to przezrzec i niektórne rzeczy uprawić, żeby bele wedle dziedzinowe wskazówki, żeby psiło pisemku. I tak my sobie z Maciej aż trójdowe lejemy teraz zestąd słowów. Nie, tak wiele jak na tak. Ja myślę, że my jakiś kompromis sobie robile. Niektórne słowa są zgodne z tym pisemkiem, a niektórne są bardziej zgodne z etymologią. O, Maciej też jak do zgłady. Ja, no myślę, w końcu nerwystyś był przez niego. I wzajemno, i w dragu. I w dragu. Stacie się, nie wiem, rzeczy wecega, dojeżdż do ja, was. No, ale to jest okultowo tyś trochę nauczył, nie?
bo to musiel do zechte signąc, bo to musiel do ramu ta signa do słowerzy w rozmaitych, a w rozmaitych słowerzach kaszepścich rozmaice są pisze i zapisę je. A właśnie Janka koordynowała to całe ze Starnym Muzeum, co wiemy, że tyś nie letko, bo to ty się wiele pewno i papierów, i rozmaitych innych rzeczy, tyś tego wszystkiego musisz pilować. Bo to na te jedne umowy się nie skończyło, to trzeba było ja aneksę te ja pisać. Tych aneksów to ja już nie wiem ile było, ale najważniejsze i tak myśmy godle. I tyś dyrektor tak, że niech to je dłazi, ale niech to je dobrze zrobiony, niech to je dobrze odczytany i właśnie tyś była ta korekta językowa, żeby to było dobrze. A jeszcze wago do tatuła odnośnie romści, bo je tyś, że romści to była naprawdę ciężko robota, żeby to odczytać, bo romści nie był do końca w tym swoim pisenku taki konsekwentny. On czasem ma ten sum wyraz pisu różnie. Rozpisze świat normalnie, rozpisze z ioty i tak dalej. I tacich wyrazów to je bardzo wiele. Nawet jak załeczcie tałe jeden, to znowu nie wiadomo, czy na tej następnej karce ten wyraz to będzie tak samo napisany. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze rzekli peźnały o samym tytlu, bo do tego jest mnie doszle. Urwono spiwa. Mamy tu taką wiśta prawie pod tacim tytla, jako je dzyla ksąści. No i jakie gytka łety wiśce, no to prawie idzę łeto. Nie wiem, tak ja bym to zrozumiał, że ta spiwa musiałaby być dokończona akwerda triumfu, czy po prostu tak to jest, że żeby taka szepsko spiwa nie była urwona, a skończona, to nam tego triumfu jest feleje, czy Artur inaczej widzisz jako pochodzenie tego tytla? No oni chcieli ta spiwa dopiero jakby zaciąć, albo dacji może to pokolenie, jo? Chce dacji nowe brzemienie, tam tyś w tych książce je o tym, że oni rechte ją, stądka Rambiuk jedzie do Tornia, tam się spotyka z Łabanczym, z innymi, z Rzeszyńcami, bo te postacie, jakie tam są, to narzeszają do Rzeszyńców i oni rechtują dać zjazd Kasiebów. To zresztą co oni zrobili po wojnie, w 1946 roku tu w Wejrowie zrobili kongres kasiebski. I oni o tym myślę przed wojną, no, ale wszystko się zmieniło. I potem tam pojawiły się pierwsze razy w książce takie myśla, że to jest kunst spiwa, że w tych rowach tam na Łoksewście kampie, gdzie bohaterowie tych książki się spotykają, że w tych rowach ta spiewa tam są skłęci, że ten cesk niemiecki, germański no zakłęć kasiebów, snienia we rozwiju naszą narodę. No ale później tam co pojawiają się to co jego gdy, że mnie się wydaje, że on to dopisze ten Guciów Mack, bo ja cię ci wspominał. To on się pojawił po to, żeby podnieść na dechu tych żołnierzów w 1939 roku, żeby im co sportowne łeżyć, żeby... W tej chwili jak się zdawało, że wszystko padło. I tak samo to dziecko, które tam je i na tym obrazie potępienie i potem w tym realnym świecie Sywnika 1939 roku co pojawił i Łotchydy później z tą Białką to tyś dywy jakby nadzieja, że jednak ta śpiewa Mdzemiul kto dali śpiewać i że ona nie umrze, choć trzeba powiedzieć, że
To jest często chyba inne w takim myśleniem autora śpiewa, bo ten świat, jego świat umiera, nie? To skończył. To jest jakby tyś książka baro katastroficzny, jakby. No to nie zżył. Na ich świadka szepściły mirę od czasów cynewem, enderchy umirume. Jeść trochę po cynewie, niech nie bzie gedel po kasiepsku, a tam rzeszyńcowie, niech nie bzie gedel po kasiepsku. W Remusu tysiu było, że tak, nie są jak mamuty ostatnie. Ołej, nie jeść trochę, 26 lat, niech nie bzie gedel po kasiepsku, mały mirme. Pokolenie tatczyzny Artura tyś desu można spotkać, staci sędzenie, że zgaszą wid i to co skuńcie, co Artur tak nie gedy, ale... To ci najkasiepsi nawinieni, że my z tym kumę, a... Od tego scynkani my żyjemy. Także. Ale prawie, jeżeli idę wertność tej książki, to ty się myśla, jedną z taką wertnością jest to, że prawie tu mamy głos kogoś, kto na bieżąco przeżywa ta wojna, jest z nią skonfrontowany. I pisze tyś nie z jakiejś tam perspektywy lat pły, ale tedy. I to jak prawie je rąbści skonfrontowany z tą wojną i tyś musi skonfrontować swoje wybiory życiowe i tyś deje z tym, co się odzeje prawie wtedy. I myślę, że to bardzo ciekawi, jeżeli dzieje to. Myślę, że chyba nie macie go z takiego Kaszepski literatury. Znaczy, jeśli są wiesz, te te pisane właśnie też z Pamią Złynów. Pamią Złynów wedyny po śmierce, tyś Janka Trepcik i pozdrowcie mu, jak pamiętam, ale same wieści są też pisane jakby w tym konkretnym momencie. Zresztą widzę, tam są na przykład otwiera, pomimo względów łatmikają trzy wieści, które są pisane w 1939 roku, w Remi, na lotnisku. Te same wątki są tyłe, w urwony z piwie. No i potem te wieści pisane w tych barakach Sztutów. Nie, to jest prawda, że w całej literaturze Łekrum, Płemion Złenów i Urwiony z Piwek, a się w literaturze wojnowej, nie ma czegoś takiego, bo to wszystko inne to są jakby wspominki wojny, bo i prawda są czasa po wojnie i to wszystko taci uładzone. Zresztą są rąbści, tyś napisze po wojnie dwa czy trzy opowiadania. Nawet taka jedno belo w Pomeranii, to się nazywało Lasowy Krowa. Adredzi... A my to mamy też tu w naszych zbiorach, je rankuepis. Adredzi będzie drapce. I w tych opowiadaniach to i ci kaszebi w wojnie są i często inne. Oni są tacima herojama, nie? Tacima... Minęły lata i człowiek inaczej na to... I on na to inaczej żył. Tam jak on siedzi zatacony w jakim bunkrze, nie wiem, w Hecie, gdzieś w Sionowie, między jednym aresztowaniem przez gestapo, a drugim aresztowaniem przez gestapo, to tak jak Maciej rzekł, on to przeżywał inaczej. I fajnie, że my to mamy, że my to musimy czytać. No bo tam ty się źle idzę, te katastroficzne wizje i też o tym umieraniu tego świata. Nawet wśród przyczyn tego, że kaszebu nie za bardzo idzę, jest to, że my kaszebi nie idziemy za szczęstem. To się taki fajny akapit tam znalazły i są zapisane, że my w jedno idziemy taką drogą, jak ona ma szczęstego nie dywę, i taki jesteśmy, że ten duch szczęstego jakoś nie chcemy iść zdes tam zdes inaczej i jakby sami dlese wybieramy to, co je gorszy drandzi. Nie wiem, czy taki poprawdzę jesteśmy, on tyś nad tym myśli. No i jeszcze ten obraz potępieni może na koniec, bo to myślę, ty się tak chyba kulminacją tej książki, albo jeden z ważniejszych myślę celów, coś ci pokazani wertnoty artysty, jego dokazu, do ten obraz ma wielką mec. Co to może symbolizować wedle wani, Macej? No to jest prawda, że rumpści w tym swoim alter ego rambieka prawie samo stworzyłeś sobie jako artysta i chyba nawetka... To jest jak Mickiewicz, tak poprawdza te chyba nawetka może tam sobie bardziej weziec i być z tym artystą swoich sniców, jak w prawdziwym dziecym.
No ale to potępienie ty się taki paroromantyczny, to jednak to nie jest pozytywistyczny. Czysty romantyzm. Czysty romantyzm. Ty wszystko, co lechy perzynka jak taką byksa Pandorę, nie? To potępienie. Ty wielgi dokus, jak ja ci dzeje na innych tak, że jaś łetchy dają łetce ciej głębi. Ale no jo. Jaką funkcję tak richtig ten webrysmy w tej ksuńce? Jak ten jesteś, Artur? Wiecie, ja to też narzeszenie do wszelkich mitów kaszepszczych. Murlawe. Do Murlawe, do łakterny też pisał Hejka, do inne mlodo kaszebi. To jest narzeszenie do samego Remusa też. Strachu, trudu i niewyrto. Strachu, trudu i niewyrto. Jo, genau. I wiele, wiele innych rzeczy do rycerza Słońca i rycerzów Słońca. Ja bym nawet rzekł, że to jest prosto też narzeszenie do tacy idei no nero de kasiepszczyłe, że ktoś o tym gadał, na przykład, że tak czety Rymusa, że tam je królewionka, to jest ten język nasz kasiepszczy, ale je też zapadły zum, który można rozumieć jako naród. Tam na tym obrazu potępieni też się ten zum, który nawet i rycerze Słońca pileją. No i to też narzeszenie do tego, co sodzejało prosto tam, bo na tym webryzy też są przedstawione kwestnice, a w innym dziele książki on pisze o tych kwestnikach, co idą szasyją w Wejrowie i nie mają nawet karabinów, le kwese. Tak, jak to jak wojsko dechów. Jo, i wojsko dechów, ale z drugiej strony to sodzalo w 1939 roku. Synie, że wrócę, ale kwestnice. Jo, kwestnice. Bele taci i to wszystko w tym obrazie jest, to znaczy to jest, myślę, że to jest ten cały jeły świat zamku na jednym obrazie, który no sokuńcie, jo, urywy je potępiony, nie wiem. Ale ten świat też zabije. Ten świat też zabije. Webrys zabije. Jełę zabije. Może tam artysta zabije. Zaklęty ta najmłodsz, który my nie możemy zese tak co w codniowym rzeczym wedobec, a tutaj ci Webrys potępieni. Ale kogo potępieni? Laska siebów czy potępieni? I potem co jest myrzekle, ja widzę, że kogoś będę mógł to zinterpretować po swojemu, co mu w desie graje, to pewno w tym obrazu naleza i to jest też tak uwrytne, to myślę, do pokazu. Bardzo dobry, to jest tyś bardzo widzę w tej książce, ten łeb z potępieni, ale czemu tak mało tego tam było? Wedle mnie trochę wici rozbudować, było by to ciekawsze. I bardziej może symboliczny. Może mamy teren i sezele i nie mesle, ale co to miał znaczyć? Rumku, ja nie dawno napisał recenzja, tak mi się wydawało, że to jest recenzja ksuńszczy cesk naszego drecha Staśka Janciłę. Janci i ja tak samo jak te, czego tam nie ma w tej książce, co by mogło być? A on mnie tak napisał później Stachu i mówił, prawda, nie? Ten napisze o tym, co tam je, a nie gadzi, czego tam nie ma. Co z tym no, jest? Możemy tak gadać, nie? Ta ci też prawo czasem interpretatorów i recenzentów. Też prawo czytelnika, że chce mieć to, co sobie mu widzi. Tak jest, autor z tym kropka, a czytelnica... Że je dali. Ale tak czy tak, zachęcamy wszystkich, co najłeb zerają. Kaszepszczych zajeżów, no to
muszą to przeczytać, sprawdzić, może są widzieć, albo nie, ale żeby sobie o tym doznać, trzeba to przeczytać. Ale myślę, że z nadzieją będą mi, że Stena i Getci też widzę ta, że krytyka krytyką, ale bardzo wiele takich wiertnych motywów, wiertnych jakichś łepisenków, bardzo wiele ciekawych spryw zrzeszonych z kaszepściem, rzeczem kaszepści inteligencji, spłelezne, można tyle naleźć. Bardzo zachęcamy do tego, żeby Urwoną z piwa przeczytać. Można to interpretować na rozmaity irt, ale tak jak jedem. Kto się interesuje kaszebizną, no bez Urwony z piwa dalej tego nie może iść. Po netłość między 100 latach wydane i choćby z tego musimy być bardzo ryt. I jak wiemy, głosy pierwsze są. Artur, wiem, że doce dochydały do mnie tyś, ledze, co i tak książka miele w rankach czytele. I równak są pozytywne do smyckłe. Czasem podnoszą to, co im, że nie jedne rzeczy już można by było dorobić, ale to jest coś, na co kaszepską literatura ждала i ja szkoda, że tak długo. Bóg zapłac moim głosom za wypowiedzę i myślę, że wywidnienie nam ma wiele wątpliwości zrzeszonych z tą książką. Do uczety, do uzdrzeni i jeszcze raz do lektury.